Pani ambasador, głowiliśmy się bardzo długo nad prezentem pożegnalnym dla pani i niepotrzebnie, bo wystarczyło jak zwykle pani posłuchać i inspiracja przyszła sama. E, oczywiście jest to bajka o nieudacznictwie spełnionym, które prowadzi do szczęścia. Kretyństwo no. absolutne, a ja tę bajkę uwielbiałam i e, uwielbiać pewnie będę do końca życia, więc oglądam pasjami to już tak między nami wszystkie możliwe filmowe wersje Kopciuszka, co jedna to głupsza e, i bardzo się wtedy dobrze bawię. Pani ambasador, specjalnie dla pani dotarliśmy do prawdziwych bohaterów tej historii. I nie uwierzy pani, ale odnaleźliśmy ich wśród naszej hiszpańskiej polonii. Oddajmy im dzisiaj głos i dowiemy się, jak było naprawdę. Tylko uprzedzamy uczciwie, że po obejrzeniu tego materiału nic już nie będzie takie samo. Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma. Zaraz, zaraz. Ale to nie jest ta historia, bo przecież wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nie można ufać baśniom, wróżbitom ulicznym, mediom, kolorowej prasie, telezakupom mango i innym bajkom. Komu zatem wierzyć? I o czym właściwie jest ta historia? O nieudacznictwie spełnionym, które prowadzi do szczęścia, rywalizacji pomiędzy rodzeństwem, nieporadności głównych bohaterów, okrutnym losie, które w końcu uśmiecha się do kopciuszka. A może jest trochę o tobie. O mnie. O nas wszystkich. O dzieci się martwię, bo to ta moja Pam i Jessica to już zegar biologiczny, tyka. Dziewczyny nie zdają sobie sprawy, do narzeczonego trzeba szukać. Bo to nie ma tak jak one ciągle chodzą z tym swoim telefonem, na Insta siedzą i, i, i tylko czatują i czatują. Ja nie wiem na co one czatują, bo to tak nie powinno być. W każdym razie, jak ja bym kopciuszka nie przycisnęła, to też by z niego nic nie było. A ja nie marnuję, ja nie marnuję niczego. Nawet u mnie jak ziemniaki zostaną z obiadu, proszę pana, to u mnie następnego dnia każe kluski gotować. Wszystko zaczęło się, gdy zaczęłam uprawiać jogę. Poznałam tam wielu ludzi, którzy mówili o tak strasznych tragediach, jak pożary lasów tropikalnych, topnienie lodowców, globalne ocieplenie. Wtedy otworzyły mi się oczy i po raz pierwszy zaadoptowałam pszczoły. Powiedziałam stanowcze i konsekwentne raczej nie kapitalizmowi zachodniemu. Byłam eko. Zanim stało się to modne w Hiszpanii czy Polsce. Znasz to uczucie, kiedy twoja szafa pęka w szwach, ale totalnie nie masz się w co ubrać? Pewnie znasz Amazon, Ebay, Vinted, Wallapop, Zalando. A znasz szafa gra komoda tańczy? Lol, najgorzej? No to już odpalaj Insta, zalajkuj mnie na fejsie, subskrybuj na YouTube i oczywiście nie zapomnij, żeby zobaczyć moje najnowsze materiały na TikTok prosto z królewskiej gali. Mam spektakularny wybór ciuchów, dodatków. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zobuśniesz na każdej imprezie. E, łapiesz mnie na czacie i Easy peasy, w 24 godziny masz Twoją stylizację na chacie. Co dalej z tym kopciuszkiem? Takie pytanie od razu na wstępie? Żadnego smalltoku? To przecież ktoś ci upuścił plotkę. Błagam! To, że się spotykamy, czasami na jakichś imprezach widujemy, to naprawdę nic nie znaczy. To taki frędzą. Nic z tego zupełnie nie będzie. Na początku pomagałam jej wyjść z własnego cienia, oswoić lęki, wzmocnić poczucie własnej wartości. Teraz sięga gwiazd. Zdzisław Dynioski. Dla kolegów? Dynia. Do Hiszpanii przyjechałem kilkanaście lat temu na zbiór truskawek. No i wiecie, miało być kilka miesięcy, kilka tygodni i powrót do Polski. No, i tak zostałem. Szefowie zobaczyli, że jestem kumaty i ogarnięty. No i mi dali nową fucha, później nową. I, i tak się zakręciłem. A w ogóle, hiszpański nauczyłem się w trzy miesiące. Pff, głupi nie jestem. Co one na tym Insta robią? E, no to e, e, Pam e, ciuchy sprzedaje e, vintage, nie, vintage, a nie wiem, jak ona to tam nazywa. W każdym razie, a Jessie z kolei kosmetyki robi, ale powiem panu szczerze z tymi kosmetykami. Smród tylko w domu i brud tylko w domu. A z kolei ta druga to nic tylko pralki nastawia. No powiem panu, ona w ogóle czasu nie pilnuje nawet. A to przecież nie można pralki o każdej godzinie wstawić. No. A tak w ogóle to dziewczyny już powinny umieć zadbać o siebie, bo wie pan, no ja mam cukrzycę i no nie wiem co to za parę lat będzie. Moja starsza jest ok ale to boomer. Totalnie nie czai bazy. Jak, jak czasem coś da do pieca, to serio lol. Lol. <noise> na przykład. Ostatnio ma taką fazę, że mamy sobie szukać narzeczonych. Narzeczonych. Nawet na bal nas wysłała, żebyśmy przyjechały z narzeczonymi. No, czujesz to, Ty, ja? Chyba szczepionka jej zaszkodziła. Jeszcze dobra, kopciuszkowi daje spokój, bo egzaminy, bo projekty, bla, bla, bla. Ale Jessie i ja. Pff, mamy przerąbane. No, ale każdy musi mieć jakiś krzyż, prawda? Na co dzień tworzę kosmetyki inspirowane naturą. Oczywiście nie testuję ich na zwierzętach. Testuję je zwykle na moich siostrach. Za to właśnie uwielbiam kopciuszka. Ona kocha testować moje mieszanki błotne. No dobrze, czasem wygląda potem strasznie. Dlatego. Mama mówi na nią kocmuch, ale ona w ogóle nie rozumie naszej idei. Pan za to nie za bardzo lubi się brudzić. A szkoda, bo te kosmetyki naprawdę działają. Jak wysmarowałam kopciuszka na dzień przed balem moją nową mieszanką z sadzy i popiołu, to zrobiła na balu taką furorę, że hej! No, dziewczyna nie miała łatwego życia, oczywiście, że nie. Ale kiedy rzucają nam kłody pod nogi. Mamy wybór. Możemy paść na nos i się nim podpierać, albo zbudować schody. Ona właśnie jest z tych, którzy budują. Ostatnio pracuję jako kierowca Ubera. Zaj ta sprawa. Przynajmniej dla mnie. Wchodzę do mojego Uberka, moja BMA i całkowicie się dla mnie zmienia świat. Moja dynia to całkowicie inna kultura pracy silnika. Nie wiem, czy rozumiecie. Chcecie sprawdzić z tyłu? Siadajcie na kanapie. Oje, tylko uważajcie na moje nowe dywaniki. A kopciuszek? Nie, no, ciuszek ja od razu widziałam, że ona będzie inna i specyficzna, dlatego i wychowanie dostała inne. Zero chłopaków, zero wychodzenia e, na randki po 21.00 zawsze w domu. A i tak cwaniara ostatnio mi się zerwała, tak. Nad ranem dopiero wróciła z imprezy u króla. E, bez butów, proszę pana. Nie wiem, co tam bez jednego, czy bez dwóch, nieważne. Bez butów dziecko mi wróciło do domu. No. no, charakter to ona ma taki. No, mówi, że ona musi na imprezy wychodzić, bo na networking będzie tworzyła. <laughs> ten Networking ja nie wiem, jakieś tam, że ona ludzi musi poznawać, jakby w domu nie poznała nikogo wartościowego. No, taki charakterek, wie pan, to ja nieraz musiałam utemperować, temperować. Nieraz trzeba było powiedzieć, co wolno, woje wodzie, to nie tobie, smrodzie. Tak. Ale dzisiaj jaka piękna dziewczyna. No, już 18 lat skończyła. No, że plus na niej nie dostaje. No, owszem. Od macochy też wyniosła pewne pozytywy. Cierpliwość, samozaparcie, odporność na stres. W mojej firmie Bambi dbamy o szacunek dla przyrody. Jesteśmy zero waste, vegan friendly. Tworzymy przestrzeń, w której to natura jest ważniejsza niż człowiek. Jessie jest trochę odjechana. Ja myślę, że to te jej naturalne mydła tak na nią działają. Ale spoko, daje okejkę. A Kopciuszek, no Kopciuszek, przecież to jest nasz mega mózg. Jak napisze wypracowanie, to na bogato. No i tak jedziemy. Ja jej spodnie, ona mi jesej. Ostatnio jakaś strasznie zabiegana jest. Nie wiem. Nie Wiem wiem, że na ostatniej gali dużo się działo. I cała ta drama z butami Blachnika była burzem w szklance wody. Tak, tak, te buty były prezentem ode mnie, ale w sumie zdawałam sobie sprawę, że nie są do końca w jej stylu. Więc trudno, jeśli przepadły w gorączce nocy, po prostu wyrwało kopciuszka z butów. Hihihihi. Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstać. Wtedy było opowiadać, ale przyjemnie było wspominać. Jaką mi zrobiła reklamy na królewskim balu? Tia. Nie dość, że ubrała się w moją autorską stylizację, bo oczywiście dzień przed tempadziła jeszcze nie ma się w co ubrać. Nie dość, że ubrała się w moją autorską stylizację, to jeszcze potem zgubiła te buty i w ogóle cały świat o niej mówił, o niej i o, o mojej stylizacji, prawda? Z drugiej strony, czasami trafiają się różne typy i wiecie, różnie bywa, ale trzeba, trzeba sobie radzić. Ja myślę, że to spoko ogarniam, włączam dobrą nutę, to jest najważniejsze, załączam łapkę i ruszamy do przodu. Profeska. Właśnie to. Chcieliśmy zamanifestować na tegorocznym balu. Szałasy wokół pałacu i rozbiegane zwierzątka miały przypominać wszystkim o tym, jak potężną siłą jest natura. Nie stłamsi jej nic ani rządzące elity, ani nawet korporacje międzynarodowe. Prawda jest taka, że kopciuszek. Em, musiała się tak szybko zerwać, bo miała raport do jakiegoś. UNICEF-u zaktualizować już sam w zasadzie nie wiem. Wiecie, włożę też różnych VIP-ów, sportowców, polityków, ambasadorów. Szczerze wam powiem, że jak ostatnio wiozłem tego kopciuszka, to paparacy nie dają mi spokoju. Masakra. No ale nie wiedziałem, że tak ciężkie jest życie celebryty. Wiecie, sława, high life. Sytuacja wymknęła się trochę spod kontroli, jak zwierzęta poczuły zapach królewskiego jadła. Jeszcze potem ta afera z puszkiem, który ukradł but kopciuszka, gdzieś go zakopał i do tej pory nie możemy go znaleźć. To może nam zrobić czarny PR. Ale mam nadzieję, że kopciuszek użyje swoich kontaktów i jakoś to wszystko wyprostuje. Nie było tak łatwo na początku. Oczywiście kopciuszek, jak zwykle. Nie, ona tego nie założy. Przecież ubrania nie są ważne. Jej projekty, jej dzieci, ratowanie świata. Jesus, no, ale jeżeli chodzi o ubrania, to jest po prostu żenada, żenada. Całe szczęście, że ta coach ją przekonała jakoś. Uff, aż zaczęłyśmy na nią mówić wróżka, bo chyba musi się jakaś magia wydarzyć, żeby kopciuszkowi przemówić do rozsądku. No i jej powiedziała, że. Świetnie kopciuszku, fantastyczne projekty, pomysły, e, lepsze jutro, ale <noise> jakoś też trzeba wyglądać, prawda? Przecież jej imię nie schodziło z pierwszych stron gazet. I nie tylko dzięki urodzi i nietuzinkowemu stylowi. Zamówiłem jej mojego prywatnego szofera. Gotowe. Wróciła cała i zdrowa do domu, nawet buty jej załatwiliśmy. I w ogóle wiozłem tego kopciuszka we dwie strony, także ja wiem, że wróciła do domu sama i bez butów. Ale wiecie, no mamy różnych ludzi. Ludzie wchodzą obrudzeni, błoto i te sprawy. No, ale ja zawsze jestem przygotowany. Także dałem jej dwa worki z Mercadony. na jej stopy, żeby się zakryła. Super. Dziewczyna w siódmym niebie. No i oczywiście, pięć gwiazdek i super napiwek. Szlak to się bawi. No i co? No i wyszło mega. Kojarzysz ten hashtag kopciuszek? Albo pójdę bosu. Sztos. Sztos. Tylko butów trochę szkoda. Patrz. Manoloblachnik. Hmm. Puszek! Gdzie zakopałeś but? Kopciuszek. Hmm, to jest jedna z moich najzdolniejszych i najciekawszych klientek. Jeszcze nie zupełnie jest świadoma własnego potencjału, ale pracujemy nad tym. No kurde, nie wiem, czy mogę wam zdradzić takie szczegóły, no ale dobra. E, jak wiozłem kopciuszka w dyni, e, to kopciuszek siedział na telefonie non-stop. Ale coś tam podsłuchałem. Milioni, mecanotę, Bambini Invasione, w ogóle tego bambini, strasznie dużo tego bambini. Może wciąż jest dziewczyna, ale nie sądzę. Z księciem? Ja wiem, że w pisze o ich romansie, ale ja wziąłem tego gościa kilka tygodni temu i podrzucił mi papiery ze swoim numerem telefonu, także Pff, czy ja wiem? Nie sądzę. Zresztą tamtej nocy ktoś inny skradł moje korason. A ona jest cały czas taka zabiegana. Nigdy nie ma czasu. O, sorry, mam kolejny kurs. I jeszcze do pałacu. Także na razie, szerokości. O, mój szofer na mnie czeka. Muszę lecieć. Pa! Kopciuszek nie mogła do nas dołączyć osobiście. Jej agenda jest zapełniona na najbliższe sześć miesięcy. Aktualnie jest w Brukseli, na Światowym Szczycie Młodzieży. Jesteśmy z niej bardzo dumni, bo odbiera tam główną nagrodę i jednocześnie promuje swój autorski projekt. Walczy o prawa najmłodszych i przeciwko wykorzystywaniu młodych kobiet jako taniej siły roboczej. A jeszcze co do życia prywatnego kopciuszka, stanowczo zaprzecza ona pogłoskom o rzekomym związku z księciem. Bardzo prosiła, żeby przekazać pani ambasador, że panią uwielbia. Widziała wywiad dla rezystencja i wzruszyła się przy wywiadzie dla woź, bo powiedziała, że sama ma już serdecznie dość tych wszystkich wyssanych z palca historii o jej życiu. Czy pożyją długo i szczęśliwie? To się jeszcze okaże, ale każdy z bohaterów jest na dobrej drodze. Życie to nie bajka. Jeśli wracasz do domu bez buta albo dwóch, to najprawdopodobniej Tinto de Berano uderzyło ci do głowy. Prawdziwi bohaterowie tej historii pokazują, że zamiast czekać na dotknięcie czarodziejskiej różdżki, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce. Pani ambasador, jestem przekonana, że swoich wychowanków wychowa pani jeszcze nawet lepiej niż ja, Kopciuszka. Pani ambasador, specjalnie dla pani zestaw moich najnowszych kosmetyków w gratisie. Po powrocie do Polski zrobi pani taką furorę jak Kopciuszek na balu. Pani ambasador, a te różowe szpileczki to wysyłamy na Gisando, czy od razu do Polski? Pani ambasador, Słyszałam, że chcę mieć Pani jakieś supermocy. To co? Pani ambasador, widziałem Panią na ostatniej gali. Kreacja pierwsza klasa. Pani ambasador, słyszałem, że za niedługo będzie kursik na lotnisko. Także proszę o kontakt. I na pewno załatwimy jakieś dyskwenciko. Mamy nadzieję, że ta historia przypadła pani ambasador do gustu. Obyśmy teraz, czytając Kopciuszka, naszym dzieciom i wnukom, patrzyli na bohaterów tej baśni nieco innym wzrokiem. Mi osobiście podoba się ta historia, ale poczytałbym chętniej coś o pani. Czekamy z niecierpliwością na pani autobiografię, a ja będę pierwszy, który pobiegnie po autograf. Pani ambasador, w montażu uczyłem się w Łodzi i jako montażysta pracuję tu w Hiszpanii już od kilku lat. I muszę przyznać, że kiedy zaproponowano mi pracę w tym projekcie, to się nie wahałem ani przez chwilę, bo praca w filmie dla pani to ogromny zaszczyt. Dlatego mam nadzieję, że kiedy będzie już Pani występowała, czy w filmie u Almodovara, czy może u Pawlikowskiego, albo nawet u Scorsese, to wtedy o tym skromnym polskim montażyście Pani nie zapomni. Pani ambasador, magia baśni to nie tylko historia, ale też ilustracje. Mam nadzieję, że te moje zapadną Pani głęboko w pamięć. Pani ambasador, mamy nadzieję, że ta prawdziwa, choć mało znana, bo mało hollywoodzka historia, Podoba się Pani bardziej niż poprzednie wersje i że dzięki temu będzie Pani tę naszą hiszpańską polonię jeszcze cieplej wspominać. Jeszcze raz bardzo dziękujemy z całego serca za wszystko i już za Panią tęsknimy.